Powiedzieć, że pół hali kibiców będzie miało koszulki Kulkinio, no to nie skłamać, bo cieszy się ogromnym zainteresowaniem, walczy o poważną stawkę, czyli eliminator do walki o pas mistrzowski w kategorii półciężkiej Federacji FN. Tym razem stanie na własnej ziemi przed wielkim wyzwaniem. Jest gotowy, jest zdrowy, jest uśmiechnięty, mówi, że da radę. Wojciech Kulkinio, Janusz, wielkie brawa! Bulka swoją przygodę ze sportem zaczynał, tak jak ksywa wnosi Bulka, kulomiotem był, troszkę inną drogę opierał niż większość fighterów, rzucał kulką, myślę, kulą za dzieciaka, potem przeszedł do berserka, z nim przeszedł jiu-jitsu, więcej jiu-jitsu ćwiczył, mega partner sobie poprawił i potem przez MMA, trenuje, tak jak widać w Olimpie, u Radka Króla, konkurencyjnym, że tak powiem, mówił BKS Skorpion. No i też bardzo dobrze się rozwija, teraz jest nawet pas na kilku zwycięstw rzędu. Czterech zwycięstw rzędu konkretnie. Tak, dokładnie. Ja w swoim życiu bił się z dobrymi zawodnikami UFC, który teraz się bije w UFC, tak samo z Marcinem Wójcikiem, więc naprawdę miał niezły partner, że tak powiem, z którym się bił teraz, więc wydaje mi się, że będzie ciekawa walka. Sam Wojtek Janusz powiedział mi podczas nagrywania materiałów promocyjnych, że te kilka małych kroków w tył było potrzebne, żeby przeładować broń i teraz wrócić na miejsce, w którym on miał już jakiś czas temu być, bo ambicje zawsze były duże, ale trzeba było swoje przegrać, żeby teraz wygrywać, święcić tytuły, święcić to wszystko, co ma miejsce, bo forma jest życiowa i moment optymalny na osiąganie wielkich sukcesów w sporcie. Tak, dokładnie, no wiesz, czasami trzeba zrobić krok w tył, żeby pójść do przodu i właśnie tak to zrobił, no, jest na dobrym pasie. Wielkie brawa dla Wojtka, Wojtek jest razem z nami, przyjechałeś tutaj jako pierwszy do galerii Kaskady, powiedziałeś, jest forma, jest zdrowie, jest uśmiech, wszystko idzie zgodnie z planem. Fakt, że tak jest? Tak, tak. Forma jest niesamowita. Cieszę się, że zobaczę na swojej ziemi. Zdrowie jest, to jest najważniejsze, więc będzie mocna walka. No pamiętam, jak przyjechałeś do Galii w Ostródzie, miałem wrażenie, że tej pewności siebie jest sporo, ale jak teraz na ciebie patrzę, to mam wrażenie, że przyjechał rutyniarz, który po prostu idzie po swoje, bo tutaj nie ma zawahania, tu nie ma jakiejś bojaźni, to jest po prostu, nie wiem, konsekwentne patrzenie na to, co zaraz ma się wydarzyć, a nie co może się udać, a może się nie udać. Systematycznie, małymi kroczkami cały czas do przodu, jest ze mną tylu kibiców, czego chcieć więcej, wygrywać tylko. Patrzyłeś, Maćku, na Wojtka przez okres przygotowawczy, zerkałeś na to, jak to wygląda. Nic nie zrobi, obiecuję. Jak to wyglądało? Potwornie dobrze. Kolejny potwór z naszego klubu. Złego słowa nie mogę powiedzieć, bo nawet nie mam na co. No. Cztery zwycięstwa z rzędu. To wszystko miało miejsce tak naprawdę w bardzo krótkim czasie. Powiedz proszę, czy forma optymalna i forma życiowa, tak możemy powiedzieć? Można powiedzieć, że te cztery walki to było tylko przygotowane do walki sobotniej, więc teraz będzie kulminacja całej tej formy, którą tak długo zbierałem. Wojtek Kulkinio Janusz, dziękuję bardzo za dzisiaj. Widzimy się w piątek. Wielkie brawa. Eliminator do walki o pas mistrzowski w drugim narożniku. Adam Kowalski. Wydarzyć może się wszystko.